Stan Borys w żałobie. Serce pękło. Został już całkiem sam. Nie tak wyobrażał sobie końcówkę tego roku. W grudniu Stan Borys uczestniczy w spotkaniach wigilijnych organizowanych dla Polonii w USA. Próbuje się uśmiechać, choć jego serce ściska ból. Kilka dni temu zmarła jego ukochana siostra Zosia. Byli ze sobą bardzo zżyci. W dużej mierze to ona mnie wychowywała, zawsze pomagała rodzicom. A kiedy rozpoczynałem karierę na scenie, w teatrze czy na estradzie, Zosia szyła mi stroje na występy. Podawałem jej pomysły. A ona je realizowała. Była bardzo dobrą krawcową. Spełniała moje wizje kostiumowe w czasach, kiedy w sklepach było niewiele, wspomina z uśmiechem Stan Borys.